Księga rodzaju Rozdział 47. Józef, wszedłszy do faraona, oznajmił mu: Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanan i są już w kraju Goszen. Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych braci, których zabrał z sobą. Faraon zapytał jego braci: Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, słudzy Twoi, jak i nasi przodkowie. I dalej mówili do Faraona, przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla trzód Twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi kanan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy Twoi w Goszen. Faraon rzekł do Józefa, ojciec Twój i Twoi bracia przybyli do Ciebie. Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem. W najbardziej żyznej jego części osiedl twego ojca i twych braci, niechaj więc zamieszkają w kraju goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku, niech czuwają nad moimi trzodami. Potem Józef przyprowadził swego ojca, Jakuba i przedstawił go Faraonowi. A gdy Jakub złożył faraonowi życzenia pomyślności, faraon zapytał go: Ile lat życia sobie liczysz? Jakub odpowiedział faraonowi: Liczba lat mojego pielgrzymowania 130. i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia, nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków. Po czym Jakub, życząc faraonowi pomyślności, odszedł. Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramsis, jak mu polecił faraon. I zaopatrywał ojca i braci i całą rodzinę swego ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci. W całym kraju nie było żywności, to też nastał bardzo ciężki głód. Ziemie Egiptu i Kanaanu były wyczerpane skutkiem głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kanaanie, za zboże, które kupowano, i pieniądze te oddawał do pałacu faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu, i WT, gdy spros wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go daj nam chleba. Czyż mamy umrzeć na twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy. A Józef mówił: Jeśli nie macie pieniędzy, sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa, i on dawał im żywność w zamian za konie, za stada owiec i wołów oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek. A gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu, nie mamy co ukrywać przed Tobą, Panie mój, że gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u Ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać Tobie, Panie, oprócz nas samych i naszej Ziemi. Dlaczego na Twoich oczach mamy zginąć my i nasza Ziemia? Kup więc nas i Ziemię naszą za chleb, będziemy niewolnikami faraona, a nasza Ziemia i Jego własnością. Byleś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona, każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy. Tak więc ziemia stała się własnością faraona. Ludność zaś od jednego do drugiego krańca Egiptu przeniósł do miast. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów, i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie. Dlatego nie sprzedali swych gruntów. Potem Józef przemówił do ludności: Oto dzisiaj nabyłem Was i Waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię. A gdy nadejdą żniwa, oddacie piątą część plonów faraonowi. Cztery za części zostawicie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszej dziatwy. Odpowiedzieli, zachowałeś nas przy życiu. Obyś nas darzył życzliwością, Panie nasz, a my będziemy niewolnikami Faraona. Rozporządzenie, które dał Józef w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy. Piątą część plonów należy oddawać Faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością faraona. Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goshen. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Jakub, przeżywszy w Egipcie 17 lat, doczekał się 147 roku życia. A gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi twą rękę pod biodro na dowód twojej wiernej miłości, że nie pogrzebiesz mnie w Egipcie, ale gdy zasnę z mymi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pogrzebiesz w ich grobie. Odrzekł uczynię, jak powiedziałeś. Wtedy Izrael powiedział: „Przysięgnij mi”. A gdy przysiągł, Izrael opadł na wezgłowie swego łoża.